kolejny krok do poszerzenia granic administracyjnych Ełku. W Urzędzie Miasta powstała specjalna komisja, której zadaniem będzie weryfikacja wniosków mieszkańców miejscowości otaczających miasto o włączenie w obręb granic administracyjnych. Takich wniosków ostatnio miasto otrzymało kilkadziesiąt. Nie wszystkie rozpatrzone będą pozytywnie. Przy weryfikowaniu wniosków pod uwagę brane są różne kryteria, mówi Andrzej Semeńczuk, naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ełku. Zadaniem tej komisji jest rozpatrzenie wniosków. Są określone kryteria, przede wszystkim ekonomiczne. Komisja analizuje te wnioski. Przy swoim pierwszym posiedzeniu od razu odrzuca te, które się w tych właśnie kryteriach nie mieszczą. Natomiast pozostałe zakwalifikowane do kolejnego etapu. No, są wizytowane określone warunki socjalne. Jak dodaje Semeńczuk, w najbliższym czasie dwuosobowe komisje będą odwiedzały miejscowości na terenie gminy Ełk, które spełniają przewidziane kryteria. Na podstawie poczynionego wywiadu środowiskowego pod koniec maja powstanie koncepcja rozszerzenia granic Ełku. Jak wszyscy pamiętają, kilka lat temu ratusz chciał powiększenia miasta o tereny gminne. To spotkało się z licznymi protestami, między innymi głodowym, które obiły się echem na całą Polskę. Teraz obydwa samorządy się porozumiały. To mieszkańcy zdecydują, czy ich miejscowość powinna znaleźć się w granicach miasta. Wszystko dla dobra gminy, mówi wójt Antoni Polkowski. To jest wielki sukces dla gminy, przede wszystkim dla mnie. Tak, aby gmina rozwijała się coraz lepiej, aby ludziom się żyło coraz lepiej, aby do nas przyjeżdżali inwestorzy przede wszystkim, bo inwestorzy nam są bardzo potrzebni. Już wiadomo, że w granicach miasta znajdzie się miejscowość Siedliska. Teren gmina wyceniła na 18,5 miliona złotych. Samorządy porozumiały się jednak w sprawie nieodpłatnego przekazania tych terenów. Gmina oszacowała na ponad 18 milionów złotych. Dla nas jest ważne, że zostanie zagospodarowany obszar, ale z drugiej strony, w związku z tym, że gmina zyskała plan, grunty zyskały na atrakcyjności, doszliśmy do wniosku, że zamiast przekazywać sobie nawzajem te pieniądze w najbliższych latach, dojdziemy do porozumienia i ustalimy sobie, że rezygnujemy z wzajemnych płatności i w przyszłości nie będziemy jako miasto Ełk oraz gmina wiejska Ełk nie będzie dochodziła roszczeń z tytułu tych należności. Głos w sprawie rozszerzenia granic Ełku komentuje również wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. To doskonała decyzja, która pozwoli się rozwijać najbardziej wykluczonej komunikacyjnie i gospodarczo części kraju, jaką jest północno-wschodnia Polska, mówi Piechociński. Jak jest dobry samorząd i jest aktywne samorządowe obywatelskie społeczeństwo, to na pewno można zrobić więcej. Ja zawsze zadaję nie tylko sobie pytanie, dlaczego w określonych warunkach tu i teraz nie robimy wszystkiego tego, co moglibyśmy zrobić i dlaczego marnujemy nie tylko w polityce krajowej tak dużo czasu i energii na spory, kłótnie, brak poszanowania dla siebie, brak zrozumienia.